Wypracowanie. Tatusiu, mamy napisać wypracowanie. Temat jest dowolny, byle tylko był związany z lataniem. I jaki wybrałeś? Ha! Nawet nie przypuszczasz! Temat mojego wypracowania brzmi: latawiec. To będzie bomba, co tato? Chcesz przeczytać? Heniek patrzył z napięciem w twarz ojca, który wygodnie usiadł w fotelu i powoli czytał brudnopis wypracowania. Latawiec napisał Heniek Dobrowolski Ja i mój kolega Marek skonstruowaliśmy w ubiegłym tygodniu latawiec Nie było to takie proste musieliśmy się najpierw postarać o materiał bo nie mieliśmy kieszonkowego ani ja ani Marek Najwięcej czasu zabrało nam robienie szkieletu Zużyliśmy do tego dużo kleju i sznurka Ponieważ drzewo było ciężkie latawiec musiał być duży Powiedziałem nawet do Marka to będzie największy latawiec, jaki kiedykolwiek został zbudowany. Wreszcie był gotów. Na obciążenie ogona zużyliśmy całą gazetę. Nastąpiła uroczysta chwila. Wypuściliśmy go w powietrze. Biegłem szybko, jak tylko potrafiłem, lecz nie uniósł się wysoko. Nie było wiatru. Teraz ja i mój przyjaciel Marek czekamy na jesienne wiatry, które z małych latawców pozostawią na pewno tylko strzępy. Mam nadzieję, że nasz latawiec wyleci wysoko jak rakieta. Jestem i będę z niego dumny. Przez dłuższą chwilę ojciec siedział zamyślony, po czym odłożył zeszyt. No, tatusiu, czy nie sądzisz, że to będzie chyba najlepsze wypracowanie? Rozmachu tam nie brak, prawda? No, tak, powiedział ojciec z wahaniem. To wypracowanie ma rzeczywiście rozmach. Widać, że masz fantazję i umiesz wyrazić to, co myślisz. Heniek był rozpromieniony. Lecz mnie chodzi o coś innego, ciągnął dalej ojciec. Czy zawsze piszecie swoje nazwisko obok tematu wypracowania? Nie, powiedział Heniek wymijająco, w zeszycie tego nie napiszę, tutaj tylko tak wstawiłem. Hm. Widzisz, Henku, kiedy dziecko zaczyna mówić... Mówi o sobie: Jaś wybudował domek. Gdy jest starsze, powie świadomie: Ja buduję dom. Jednak w Twoim wieku, jeżeli chce się napisać dobre wypracowanie, nie pisze się na pierwszym miejscu ja. Powinno być napisane: Mój przyjaciel Marek i ja, a nie na odwrót. Dobrze, jeżeli człowiek jest pewny siebie, jeżeli pewnego dnia postanowi: Ja chcę. Lecz potem trzeba umieć się cofnąć i być skromnym. — Tak, tatusiu, ale czasem to jest takie trudne. Szczególnie w szkole — wtrącił Heniek. — A czy ty się tego prędko nauczyłeś? — Nie — odpowiedział ojciec z uśmiechem i dodał. — Ze szkoły, w której uczymy się poskramiać własne ja, nie wychodzimy nigdy. Ona trwa przez całe życie. Heniek przepisał wypracowanie na czysto. Słówko ja przestawił, a autora zupełnie pominął.